Justyna Kozdryk, polska sztangistka, srebrna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku, rywalizuje na co dzień w kategorii do 44 kg. Reprezentuje Radomskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Start Radom oraz klub Kraska Jasieniec, gdzie startuje jako zawodniczka pełnosprawna. Jej trenerami są Mirosław Malec i Jerzy Mysłakowski. Trenujemy 4 razy w tygodniu, na początku były to 3 treningi tygodniowo, ale okazało się, że jest to za mało, liczba jednostek treningowych została zwiększona, było to spowodowane tym, że całą parą i całą mocą z Justyną przygotowujemy się do startu w Paraolimpiadzie w Londynie. W 2008 roku osiągnęła jak do tej pory największy sukces w swojej karierze. Chociaż zdobyła już swój 4. medal srebrny na imprezie mistrzowskiej, był to medal zdobyty na Igrzyskach Paraolimpijskich. Osiągnęła wtedy wynik 92,5 kg. Do zwyciężczyni Xiao Cuyang straciła ponownie 7,5 kg. Brązową medalistkę wyprzedziła jedynie mniejszą wagą ciała. Aktualnie startuje w 2 kategoriach wagowych, z uwagi na to, że startuje w 2 związkach, w 2 federacjach i startuje w kategorii do 44 kg i do 47 kg. Aktualny mój rekord jest z tamtego roku, rekord świata, 127,5 kg, kategorii do 47 kg, w federacji IPF, wśród osób niepełnosprawnych w tej federacji APC. Mam dwukrotne, ale wicemistrzostwo świata. Jestem wielokrotną mistrzynią Polski, ale jednak w rankingu światowym nie ukrywam, że jest coraz ciężej. Jak wspomina Justyna Kozdryk, swoją przygodę z ciężarami zaczęła dosyć przypadkowo. Przygodę z ciężarami w ogóle zaczęłam bardzo bo zasługa trochę jest tu mojej siostry, gdzie była organizatorem otwarcia siłowni w Jasieńcu. Ja wtedy skończyłam szkołę średnią, dostałam się na studia zaoczne. Jeszcze nie pracując, miałam ten czas wolny, między nim miałam zajęcia na studiach i moja siostra mnie zawiozła na siłownię. Się okazało, że na siłowni instruktorem jest pan Mirosław Malec, gdzie był nauczycielem WF-u, w której się uczyłam, w liceum ekonomicznym w Nowej Wsi. I tak się zaczęła przygoda praktycznie. Pojechałam, moja siostra mnie zawiozła na siłownię, Mirosław kazał mi się położyć na ławkę i sobie skojarzył później po rozmowach naszych, skojarzył sobie naszego takiego zawodnika Andrzeja Stanaszka, gdzie też jest osobą niskiego wzrostu, tylko on się bardziej bawił, może nie bawił, ale uprawiał trójbój siłowy, nie samo wyciskanie. Ja tylko mam wyciskanie sztangi leżąc. Na co dzień Justyna trenuje z Mirosławem Malcem. Treningi odbywają się 4 razy w tygodniu i nie należą do łatwych. Dźwiga przeogromne ciężary na treningu. Są takie treningi, gdzie potrafi przerzucić przez swoje małe ciało około 15 ton. Jest to ogromna ilość. W skali roku, kilka składów pociągów towarowych załadowanych węglem, czyli niewyobrażalne kilogramy. Przy tym wszystkim może cieszyć fakt, że zawodniczka jest mało kontuzjogenna. Okres 13 lat kariery i czasu spędzonego ze mną razem podczas treningów, żadnych kontuzji. Myślę, że powoduje, że te jej wyniki są tak wyślubowane do góry. Życzymy panie Justynie dalszych sukcesów sportowych oraz kwalifikacji na Igrzyska Paraolimpijskie Londyn 2012.